Okej, to było całkiem wpyte. No i dobra. I sprawa teraz wygląda tak, że pojawiamy się tutaj i musimy zaatakować właśnie ten oto posąg. Ale zanim to uczynimy, to też trzeba będzie się tutaj dostać. A widzicie? Kurcze pieczone. Ponieważ tutaj jest klejnot. No kto by się kurcze spodziewał? Kto by się spodziewał, że tutaj klejnot będzie? Na pewno nie ja. To już od razu mówię. Ajajaj. No, 3 razy deadłem, więc teraz muszę się pilnować, inaczej nie zdobędę klejnocika za przytrzymanie 3 śmierci. A wolałbym go mieć, mimo co. Mimo, że go łatwo jest zdobyć, to jednak wolę, wiecie, mieć od razu 100% pewne. Więc dlatego teraz będę strasznie ostrożny. Przez co może się często i gęsto wydawać, że poziomy będę po prostu trochę wolniej robił niż zwykle. Niż przeciętnie. O, coś takiego. Super, świetnie. 56 na 175. To jest o wiele lepszy wynik niż to 200 coś. Tam chyba 212 było coś takiego. Dobra. I jedziemy w dół w sumie. Albo do przodu. Teoretycznie to jest i w dół i do przodu, no bo lecimy w dół, no bo jednak spadamy. Z drugiej zaś strony też do przodu lecimy, nie? A nie stoimy w miejscu. No i straciłem maskę Aku-Aku niestety. Szkoda. Mogłaby mi się na coś przydać tutaj, ale no nie można mieć wszystkiego. Tutaj całkiem fajnie to ogarnąłem, muszę przyznać. O, i wygląda to teraz całkiem w porządku. Zobaczmy, jak będzie wyglądać runda bonusowa. Ona pewnie się niewiele zmieni od tego, co mieliśmy. No, niewiele się zmieni. Może poza tym, że mamy teraz tutaj skrzynkę z TNT i tyle w zasadzie. O. I super, możemy teraz do góry polecieć. Dobra. Oj. Nie to planowałem. No, mamy sukces. Udało się. 119 na 175, co nie oznacza, że jestem jakby stuprocentowo bezpieczny, no bo cały czas muszę brać pod uwagę to, że nie mogę teraz ani razu zginąć. Jeżeli chcę oczywiście mieć wszystko. Aczkolwiek czy mi się to uda, no to już jest kwestia drugorzędna. Tam widzę, że dużo nitr jest. Kurcze pieczone, niedobrze. Oj. I tutaj już mamy problem. Mamy tutaj ogromny problem, bo muszę właśnie to skasować. Miałem przez chwilę maskę Aku-Aku, co uczyniło to, że... Znaczy, co uczyniło, co spowodowało w zasadzie, że... przeszedłem to w miarę bez jakichkolwiek większych obrażeń. Ale tutaj zobaczymy, jak teraz pójdzie. Dobra, całkiem w pytę poszło. Więc teraz tylko pilnować się do samego końca, bo już z tego, co widzę, nie będzie chyba żadnych takich niebezpiecznych ruchów. Aczkolwiek na wszystko się może wydarzyć, prawda? O, teraz, dokładnie. O, i super. Super, super. Zobaczymy, jak będzie wyglądał nasz stan. Gdzieś 2 skrzynki, kurczę, pominąłem. Cholera jasna. No to do tych 2 poziomów będę musiał wrócić, żeby nadrabiać skrzynki. Ale nie zmienia to faktu, że mamy prawie wszystkie klejnoty uzbierane. Tam tylko nam brakuje, jak widzicie, klejnotciku za wszystkie skrzynki, więc nie jest to zły wynik. Wręcz przeciwnie, bym powiedział, że to jest bardzo dobry. Ale zobaczymy, co będzie tutaj dalej na nas czekać. ...68% gry i 68% odwróconych klejnotów. Dobra. To lecimy dalej. Tym razem poziom na spokojnie.
Nie wiem, czy to był czasem. Nie wiem, czy to był właśnie ten poziom, czy to był drugi poziom, gdzie był taki. Bo słyszałem, że ponoć był odwrócony klejnot w dziwnym miejscu schowany, więc zobaczymy sobie zaraz, o co chodzi. Wydaje mi się, że to jeszcze nie w tym poziomie było. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze w tym poziomie jako tako będzie to wyglądało w miarę spokojnie, tak jak zresztą sam tytuł poziomu mówi, czyli na spokojnie. Tak więc... nie ten tryb wybrałem chyba, tak mi się wydaje, co nie? No oczywiście, że nie ten tryb. Teraz właściwy mamy poziom, a raczej właściwą wersję tego poziomu, więc zobaczymy, jak będzie wyglądała wersja na odwrót poziomu na spokojnie. Już tutaj widzę, że się, a raczej widzę, słyszę, że się poziom zaczyna. Tak więc najlepiej sobie od razu tutaj te łampasy zaatakować. Żeby, wiecie, mieć ich w miarę dużo. Bo nam jak najbardziej zależy na tym, żeby mieć jak najwięcej tych łampasów. I po przejściu tych poziomów będziemy mogli stoczyć walkę z naszym kolejnym bossem. Bo jak pamiętacie, jeszcze poprzednim razem mieliśmy konfrontację znowu z Enginem, tylko że tym razem na odwrót, gdzie konfrontacja w zasadzie była tak samo łatwa jak w normalnej wersji. Tak więc tutaj nie widzę jakby wielkich różnic między tym zwykłym... między tą zwykłą wersją poziomu, a tą na odwrót. Aczkolwiek, no, może się jeszcze co nieco pozmieniać. Tak więc liczę na to, że w tym wypadku zrobimy już takie pełne 100% tutaj. O! Nie doskoczyłem tutaj z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu dokładnie bliżej mi nieznanego. Dobra, niech sobie już to buchnie TNT. Ja sobie właśnie to tak zniszczę. O, i doskoczę to w taki sposób. Dobra, nic tutaj nie wskazuje na to, żeby było aż tak źle. Uwaga na tego typa z gongiem. No, i teraz raptem Crash doskoczył. Albo Crash. Crash tutaj teraz doskoczył. No, uderzaj w gonga. No, to widać, że to jest po prostu wersja na odwrót, bo jeżeli chodzi o tę wersję tego poziomu zwykłą, to przecież to wszystko stało po prawej stronie, nie po lewej, więc... No ciekawie wygląda ta wersja z lewej strony, ta leworęczna wersja. Albo ta lewa wersja. Tak też może być. Dobra, i widzę, że tutaj posąg już na mnie czeka, już czeka na konfrontację ze mną, tak więc sobie go, jak widzieliście, w profesjonalny sposób pocisnęliśmy. W gonga nie chce mi się już uderzać. Myślę, że on nie zasłużył na to. Dobra, tutaj poszło bardzo ładnie. Dopiero mamy pierwszy ten? Pierwszy klejnot za te jagody Bumpa? Dziwne. Dobra, i teraz sprawdźmy, czy aby na pewno tutaj wszystko jest. Wiecie, dodatkowa eksploracja nigdy nikomu nie zaszkodzi, ale z tego co widzę, nie ma powodu do jakichkolwiek zmartwień. Myślę, że dopiero później będziemy się martwić, tak więc na razie możemy tutaj polecieć sobie do przodu. Oj, 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 tylko nie spadnij, nie spadnij, kontroluj. Kontroluj siebie. Super, super. O, subcio.
Teraz maska Aku Aku to powinna mi nieco na dłużej przysłużyć. Posłużyć. Wszyscy wiemy, co mam na myśli. I teraz... Zium. W ogóle te drzewka, które tutaj są obok, to mi strasznie przypominają właśnie takie drzewka bonsai, albo banzai. Nie wiem w sumie, jak to się mówi, ale w każdym razie wiecie, takie japońskie drzewka, które mają te różowe liście. A, i to jest to. Okej. Ale to w sumie całkiem nawet spoko poszła ta runda, przynajmniej ten pierwszy początek tej rundy. Aczkolwiek zobaczymy, co będzie dalej na nas czekać, bo pamiętam, że w wersji normalnej to tej rundy bonusowej bardzo nie lubiłem. I to z wiadomych przyczyn. O, już widzę, że tam życie u góry znowu jest. Może spróbujmy wsiąść na tego smoka. Tylko to trzeba naprawdę wskoczyć na niego. I trzeba byłoby się tam dostać. A, w sumie możemy też i tak zrobić. Tak więc życie skosiliśmy sobie ładnie. I tylko tutaj nam zostały te skrzynki. I super. A myślałem, że pójdzie gorzej. Myślałem, że ja tutaj troszeczkę utkwię. Albo utknę. A się okazuje, że jednak nie tym razem. Jednak szczęście mi dzisiaj trochę bardziej dopisuje niż ostatnim razem. Nie no, nie mogę też mówić, że było jakoś źle, no ostatnim razem też było całkiem w porządku. I chyba wykrakałem. Dobra, więc teraz na spokojnie, tak jak sama nazwa poziomu mówi. Więc nie szarżujmy. Zobaczmy, czy czasem tutaj żadnej skrzynki nie będzie. A, były tutaj skrzynki, widzicie? No, trochę skrzynek skosiliśmy. Super. Dobra, i teraz nie musimy się w sobie martwić o klejnot za te... za... owoce łampa, znaczy jakie owoce łampa, za jagody bampa, bo jednak mamy już zebrany klejnot za te jagody. Okej. Tu stoimy bardzo ładnie. Tylko dalej mnie kurde nurtuje, gdzie jest ten ukryty klejnot. Przyznam, że troszeczkę się denerwuję. Tam coś u góry się świeci, ale nie mam pewności, co to jest, a wolałbym nie ryzykować. Wiecie, jest takie przysłowie, że kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, ale z drugiej strony ryzyko też nie jest tutaj jakoś wielce wskazane. No i mam po klejnocie za 3 śmierci, za utrzymanie w zasadzie 3 śmierci, więc... Tam coś się świeci, widziałem, ewidentnie coś się świeci. No, nic tutaj nie ma niestety. Co za tym idzie, utwierdza mnie to w tym, że gdzieś pominąłem ten klejnot. Tak więc, no cóż. Więc możemy w takim razie tutaj pójść już. Oj, przy okazji, oj, ale żeśmy tutaj poziom skiepścili. I to bardzo bym powiedział. Oh,
No niestety. Słabo poszło, więc będę musiał tutaj wrócić poza anteną. W zasadzie to będę musiał zrobić backtracking tutaj, więc tak na dobrą sprawę to będę musiał i wrócić, i nie wrócić, więc no cóż. ...69% i 71 tych... 71 klejnotów odwróconych. Dobra, bez balansu. To będzie ostatni poziom, gdzie będziemy mieli tutaj możliwość zdobycia ostatniego odwróconego klejnocika. W sensie tajnego oczywiście z tego wymiaru, żebyśmy mogli potem pójść na następny wymiar. Tak myślę, że sobie dzisiaj standardowo zrobimy znowu trzy wymiary i na tym zakończymy, żeby po prostu też nie robić za długo, że tak powiem. Bo uważam, że też jakby późniejsze poziomy no trochę dadzą nam w kość. Szczególnie świat Cortexa, bo słyszałem, że on tam ma no bardzo wygórowany poziom trudności. A ja, że tak powiem, nie jestem na to jeszcze przygotowany, tak więc po prostu lećmy do przodu. Dobra, na razie widzę, że to wygląda całkiem wpyte. Tak, to normalnie byłoby po prawej stronie, ale teraz jest po lewej. I będę na to zwracał uwagę, czy wam się to podoba, czy nie. Tak więc, jeżeli komuś się to nie podoba, to proszę wtedy wyciszyć ten film. Albo wyłączyć. No i widzicie, 42 skrzynki całkiem szybko zdobyte zostały. Tutaj nie mogę w ogóle narzekać na ten poziom, ponieważ on w wersji nawet oryginalnej był dosyć taki łatwy. Aczkolwiek nie wiem, czego mogę się tutaj po nim spodziewać w tej wersji odwróconej, więc dlatego zawsze dmucham na zimne. Tak jak w tym przypadku. Dlatego staram się też ostrożniej grać i utrzymać wynik zero śmierci. Aczkolwiek zdaję sobie też sprawę z tego, że nie będę mógł w każdym poziomie tego utrzymać, tak więc spokojnie dla osób, które, nie wiem, chcą mi tutaj to powiedzieć, to od razu mówię tak, liczę się z tym, że nie zawsze się uda. Dobra, i teraz czas na rundę bonusową. Najwyższy czas w sumie. Ona mi się wydaje, że będzie całkiem w porządku, z tego co już widzę. Nie powinna nam sprawić problemu. No, i tak powinno być w sumie. Ona mi teraz strasznie przypomina rundę bonusową z tego, z Crasha The Wrath of Cortex. Z jakiegoś dziwnego powodu. Tutaj by się ten przydał. Aku-aku. No ale no, niestety. Nie mamy aku-aku, co za tym idzie, no musimy sobie jakoś bez niego radzić.